Z początkiem lipca rozpoczęły się prace nad wyczekiwanym lewoskrętem z ulicy Kowalskiego w główną arterię miasta, ulicę Pułaskiego. Prace miały potrwać około miesiąca, ale za nami pierwsza dekada sierpnia i końca robót nie widać. Na szczęście sporo z zaplanowanych prac już za wykonawcą. Wcześniej robiliśmy generalnie wlot ulicy Kowalskiego, czyli tam był wydzielany prawoskręt. Przebudowywany był zieleniec, chodnik, droga rowerowa. Jest w tej chwili podbudowa przygotowana do użycia masy bitumicznej na tej drodze rowerowej. Zajmowaliśmy się też przełożeniem zgodnie z dokumentacją, przybliżeniem do skrzyżowania przejścia dla pieszych przez ulicę Pułaskiego, rozbudową i przebudową zieleńca. To jest związane z powstającym nowym przystankiem komunikacji miejskiej przed skrzyżowaniem z ulicą Chopina, jadąc od miasta. A teraz prace trwają i to już mocno zaawansowane przy przebudowie sygnalizacji świetlnej. To myślę, że mieszkańcy już zauważyli, że tam są stawiane nowe maszty, są wykonywane fundamenty, podpisięgniki nowe. W realizacji harmonogramu przeszkadza, zdaniem szefa zarządu dróg, aktualna aura, a dokładnie nawracające, bardzo intensywne opady deszczu. Do końca miesiąca powinniśmy zakończyć wszelkie tam prace na tym skrzyżowaniu. Trochę w tej chwili przeszkadza nam pogoda, opady deszczu, które występują w tej chwili prawie codziennie. Niestety, teren budowy, wiadomo, że jeżeli trwają prace związane z wykopami, czyli wymianą, wybieraniem ziemi i przywożeniem mieszanki, żeby wykonać podbudowy, no tutaj pogoda musi być sucho, żeby można było to zakończyć, odpowiednio zagęścić i ułożyć warstwy masy bitumicznej, żeby ona była trwała. Dyrektor Tomasz Drejer zastrzega jednak, że przewidywane na koniec sierpnia zakończenie robót budowlanych nie oznacza, że 1 września pojedziemy przez nowe skrzyżowanie. Ta przebudowa tego skrzyżowania jest wykonywana na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji tak zwanego ZLIT-u. I w związku z tym nałożone jest na inwestora, czyli na miasto Suwałki, którego częścią jest zarząd dróg, dokonanie odbioru końcowego i uzyskanie decyzji z wojewódzkiego nadzoru. A to po prostu troszeczkę potrwa, zanim te skrzyżowanie zostanie oddane do użytku, dopiero po uzyskaniu tej decyzji. Miejmy nadzieję, że tym razem żadne ograniczenia wynikające z możliwego zaostrzenia sytuacji epidemicznej nie spowodują kolejnych przesunięć, jakich doświadczaliśmy wiosną 2020 roku. Jak pamiętamy, tygodniami odwlekało się wówczas zezwolenie na użytkowanie ulicy Pileckiego. Tomasz Drejer wierzy, że pierwsze samochody przejadą nowym skrzyżowaniem około połowy września.